Proszę Państwa, ja się przedstawię. Moje nazwisko Wojciech Chałka. Jestem pełnomocnikiem dyrektora Instytutu Łączności w Warszawie do spraw rozwoju i sprzedaży, a jednocześnie szefem komitetu sterującego projektu SIPS, w ramach którego organizujemy dzisiejsze spotkanie. Projektu Polska, system informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa. Ja za chwilę krótko przedstawię informację o tym, czym się zajmuje nasz projekt. Chciałem najpierw jednak zacząć od podziękowania dla gospodarzy. Adresuję je do pana marszałka Adama Jarubasa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, które przyjęło w gościnę nasze spotkanie. I tu szczególne podziękowania dla dyrekcji i pracowników Biura Systemów Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Proszę Państwa, moja prezentacja krótko, mam nadzieję, że odpali, ale nie chce. Więc tu zaraz będę wołał pomoc techniczną, żeby mi coś pomogła z tym zrobić. Bo widzę kłopot z tą prezentacją. Wpisał pan po prostu w nazwę zamiast prezentację. A, dziękuję, widzi pan. Pan to świetnie zrobił. Tak, i na pokaz. Pokaz slajdu. Tak, pokaz slajdu. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, to jest tylko kilka slajdów. Projekt System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej, portal Polska Szerokopasmowa. Być może w większości Państwa jest znany. Ja powiem tak, ten wskaźnik może też działa. Sprawdźmy, czy świeci. Nie widać, ale może działa, tak? Informacje ogólne o naszym projekcie. Wykonawcami tego projektu jest konsorcjum, gdzie Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy jest liderem, a partnerami są Ministerstwo Infrastruktury wówczas w 2009 roku, kiedy zaczynaliśmy projekt, obecnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Celem projektu było utworzenie infrastruktury teleinformatycznej o zasięgu ogólnopolskim, która miałaby wspierać procesy zarządzania i koordynacji projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wymagających interwencji. A zaczęło się od tego, że jednym z pierwszych celów było wsparcie procesu inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Inwentaryzacji, którą wykonuje prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej corocznie, rok do roku. Projekt jest finansowany z siódmej osi programu operacyjnego POIG, tak? Przy czym to, jak wiemy, jest program, który się kończy no, w obecnym roku, to już jest drugi rok N plus 2 dokończenia projektów. Projekt pierwotnie był planowany na okres trzyletni do końca 2012 roku, a wobec powodzenia tego projektu i dużego zainteresowania jego rezultatami on został rozszerzony o różne nowe funkcjonalności użytkowe systemu teleinformatycznego, który budowaliśmy w Instytucie Łączności i został wydłużony do końca listopada roku bieżącego. Beneficjentami ostatecznymi tego projektu to są wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, ci zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców Urzędu Komunikacji Elektronicznej, inni przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani budową infrastruktury szerokopasmowej, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy uczestniczący i dostawcy usług elektronicznych i tworzący treści w internecie. No i miejmy nadzieję, że również obywatele, którzy są zainteresowani jako ostateczni odbiorcy tych usług. Tak, ja jeszcze pewnie nie opanowałem, bo słabo mi to idzie. Dobrze. Założenia tego projektu były dość proste. Chodziło o to, żeby zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do wdrażania sieci szerokopasmowych, na co w tej kończącej się perspektywie finansowej w sumie mieliśmy przeznaczone w różnych programach operacyjnych ponad 1,5 miliarda
euro. To było regionalne programy operacyjne, program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej i program operacyjny Innowacyjna Gospodarka. I no, te olbrzymie środki były przede wszystkim zaangażowane w budowę sieci szerokopasmowych, regionalnych, o czym Państwo tutaj w województwie wiecie świetnie, ale podobnie w pozostałych województwach. Program nasz miał umożliwić koordynację działań w ramach tych różnych programów operacyjnych poprzez budowanie i udostępnienie narzędzia teleinformatycznego do monitorowania postępów realizacji budowanych projektów sieciowych. Przepraszam. No a zasoby gromadzone i udostępniane w tym systemie SIPS mają pomóc w projektowaniu, budowie optymalnych rozwiązań takich systemów, tych sieci szkieletowych, węzłowych i transmisyjnych w ramach programów operacyjnych regionalnych i w Polsce Wschodniej oraz sieci dostępowych w ramach działania 8.4 POIG, o czym wiemy, że takie działania, takie konkursy się odbywały i pewna liczba sieci dostępowych została wybudowana w ramach tych środków. No jednocześnie chodzi o to, by budować świadomość potrzeb w zakresie korzystania z cyfrowych zasobów internetu. To jest de facto stymulowanie popytu na usługi elektroniczne w sieci. No i celem również było tworzenie właściwych usług, także elektronicznej administracji. Sam system informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej jest jednym z takich systemów. Jakie były cele szczegółowe? Chodziło o to, żeby opracować i wdrożyć jednolite procedury dotyczące sporządzania, aktualizowania i udostępniania informacji o infrastrukturze szerokopasmowej, klasyfikacji obszarów na białe, szare i czarne, tak jak to definiowaliśmy jeszcze kilka lat temu. Te informacje o infrastrukturze są udostępniane w postaci map cyfrowych, dostępnych w systemie dla wszystkich użytkowników końcowych. No i jednocześnie w ramach systemu stworzone zostały bazy danych o infrastrukturze szerokopasmowej, które umożliwiają właśnie tworzenie, weryfikowanie i aktualizowanie takich map. A w zakresie rynku usług szerokopasmowych ułatwiają klasyfikowanie obszarów na białe, szare i czarne. To między innymi zostało narzędzie wykorzystane przy definiowaniu obszarów interwencji w działaniu 8.4 POIG. No i tak naprawdę celem było zaprojektowanie, wdrożenie systemu teleinformatycznego, gromadzącego, udostępniającego w sposób bezpieczny i adekwatny informacje na temat naszej infrastruktury krajowej. W tej chwili w systemach bazy danych, w tej bazie danych na infrastrukturze jest grubo ponad 1 000 000 obiektów telekomunikacyjnych różnego rodzaju zanotowanych, zapisanych w systemie. I jeśli chodzi o cele szczegółowe w projekcie, to mieliśmy również dodatkowe cele, mianowicie wybudowaliśmy platformę dla elektronicznych warsztatów, w których udostępniamy informacje i programy służące rozpowszechnianiu wiedzy, prezentacji dobrych praktyk z zakresu projektu, między innymi no to dzisiejsze spotkanie również jest rejestrowane, później udostępniane w sieci jako przykład rozwiązań, które tutaj chcemy promować również z obszaru województwa świętokrzyskiego. Budowa, uruchomienie portalu Polska Szerokopasmowa to jest zadanie, które realizował Urząd Komunikacji Elektronicznej. Pewnie wszyscy Państwo sięgacie do tego portalu, sprawdzając informacje na temat dotyczący regulacji w zakresie budowy sieci teleinformatycznych, budowy sieci szerokopasmowych, a także różne materiały tam można znaleźć informacyjno-edukacyjne poświęcone problematyce łączności cyfrowej, cyfryzacji nowych mediów, nowej komunikacji elektronicznej. I w ramach projektu powstała baza wiedzy, która udostępnia informacje o infrastrukturze szerokopasmowej, o rynku usług szerokopasmowych, która obejmuje zintegrowane platformy komunikacji elektronicznej
i która no, zawiera informacje na temat projektów w zakresie administracji, działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, elektronicznego biznesu, zarówno biznes to biznes, jak i dla klientów oraz działań prowadzonych na szczeblu centralnym i regionalnym. I to jest mój ostatni slajd już, w którym chcę krótko przedstawić, jakie były produkty naszego projektu. Mianowicie wdrożyliśmy różnorodne procedury z zakresu sporządzania, aktualizowania, udostępniania informacji o infrastrukturze szerokopasmowej. Te procedury są wykorzystywane zarówno przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, jak i przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i jednostki samorządu w momencie inwentaryzacji corocznej infrastruktury szerokopasmowej. Wdrożyliśmy procedury z zakresu definiowania, sporządzania, aktualizowania map obszarów do interwencji, białych, szarych, czarnych. Bazy danych w zakresie tej infrastruktury w regionach poszczególnych i w zakresie rynku usług szerokopasmowych. Portal, o którym mówiłem, który udostępnia szereg informacji, no i szeroka baza wiedzy, która w tym systemie jest udostępniana. Jednym z też istotnych produktów jest udostępnianie platformy warsztatów oraz spotkania informacyjno-doradcze z beneficjentami ostatecznymi. Planowaliśmy 65 spotkań, a będzie ich prawdopodobnie sporo więcej. To dzisiejsze spotkanie jest jednym z takich spotkań.